chlubą piwiarnia. Otwieramy nasze pierwsze piwo, które dzisiaj przyjechało. To jest Weizen, uważony przez Witka. No i tak naprawdę to jest pierwsza butelka, którą otwieramy. Kurde, dobre jest. Widzicie, zmieniło się wszystko z tyłu. Tak jak żeście byli tutaj u nas rok temu, tak była jedna wielka rudera. Teraz nakładem sił i środków zmieniło się. Mamy nową wylewkę betonową, pergolę. Także taras jest jak nowy, ale piwo jest bardzo dobre. Tak jest. Uważone w zaprzyjaźnionym browarze w Czechach. Już na nas czeka, musimy tylko przywieźć do Polski resztę. Słuchajcie, zapraszamy Was do środka. O, taras tarasem, ale w środku jest dużo lepiej. Tak jak żeście byli w zeszłym roku, było świeżo po piaskowaniu, jeszcze się pył unosił w powietrzu. Tak teraz nie dość, że mamy nowe koszulki, ale mamy też nowe wnętrze. Chodźcie, zapraszamy. No i to jest nasz skromny lokalik. Takżeśmy myśleli, że żeby wszystko było tak, jak się jest zanurzony w piwie. Czyli mamy cztery kolory. Czarny jak stout, brązowy jak piwo ciemne, no i żółty jak pilznerek, a biały jak piana. Także te cztery kolory dominują u nas w lokalu i żadnego innego nie uświadczycie. A teraz Wam pokażemy, na czym polega ważenie piwa. To jest pierwsza sprawa, czyli kotły ważelne. O tym opowie wszystko Witek. To jest ważelnia, kocioł zacierny i ważelny. Tego nie było poprzednio, to nam dostarczyli Czesi. Tutaj ważymy, zacieramy piwo, szykujemy, gotujemy. Po czym tam rurami bezpośrednio do leżakowni. Tu przez okna widoczna jest leżakownia. 12 tanków, w których będzie leżało sobie piwo, dojrzewało. I bezpośrednio z tanków będzie pompowane na krany. Bez pasteryzacji, bez filtracji, to co uważamy bezpośrednio trafi na krany. Tutaj, jak jesteście ciekawi, jest cały proces narysowany i każdy, kto ciekawy, przyjdzie, zobaczy drożdże, fermentacja, leżakowanie, tanki, a tam na końcu wysięg, czyli najciekawsza rzecz, czyli już konsumpcja i smakowanie piwa. Że wszystko prosto od braci Czechów. Stal, jak się patrzy. Stal zawsze jest włoska, ale Czesi zrobili. Arek opowie troszkę o kuchni, bo będziemy mieli prostą kuchnię, a szybką, niedrogą, ale smaczną, nawiązującą do łódzkich tradycji, ale też troszkę zagranicznych. Takżeśmy wyszli z założenia, że kuchnia łódzka jest niebogata, bo tutaj miasto robotnicze, więc wielbłądów nadziewanych wołami jak u hrabala nie będzie, ale Arek coś powie, Arek drań. Kuchnia nasza będzie miała charakter street foodowy, czyli można ją porównać do dań wydawanych z food trucka. Jednak będą to produkty bardzo nietypowe, ponieważ będziemy troszeczkę eksperymentowali z kuchnią molekularną, ale też kuchnią typowo łódzką. Menu będzie kreulowała nasza świnka polska, czyli tak zwana porchetta. Będziemy ją podawali bezpośrednio z rożna na oczach klienta na bułkę. Będzie z dodatkami takimi jak czatnej, rukola, ser wędzony oraz ogórek kiszony. Będą również takie rzeczy jak podroby w nietypowej formie i zaskakującym dodatkiem, jaki będzie sos guacamole ziemi łódzkiej. Słuchajcie, no sala jest ogromna, możliwości są duże, chyba mamy dość spory ekran, także zapraszamy na imprezy sportowe. Nastawiamy się też na jakieś imprezy kulturalne, na wynajem też sali z rana, zawsze od 8 do 13 będzie tu można zrobić jakąś konferencję, spotkanie biznesowe w nietypowych warunkach, także oferujemy pełen wybór, można powiedzieć, od biznesu do dużych imprez dla 300 osób. Każdy się tu może przyjść i zabawić. Mikrobrowar, makrozabawa!